Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj odcinek na życzenie widza Łukasza K. Zainstalujemy sobie moda na wersję Minecraft 1.6.4, który doda do naszej gry piwo, wino i inne napoje alkoholowe. Oczywiście doda też efekty, które daje wypicie takiego napoju. Ok, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać beer mod z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. Teraz sobie pobierzemy i beer mod pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie w dół i jedziemy i po kolei tutaj mamy jakie występują itemy w tym modzie. I po kolei jest pokazane, jak wyglądają i jak się kraftuje. Także sobie tutaj obejrzyjcie, jest tego trochę. Jak widzicie, potem są filmiki dotyczące moda. I na końcu jest takie ładne fioletowe downloads. I jest wersja 1.6.4. Klikaj tutaj, to tutaj klikamy i stąd pobieramy. Tu właśnie stąd. Jak mamy pobrane, możemy zainstalować. I do zainstalowania, oprócz pliku, który właśnie pobraliśmy, są potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.6.4. Jeżeli nie masz Forge'a na wersję 1.6.4 zainstalowanego, to dowiesz się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 122. A jeżeli masz wersję non-premium i nie masz jeszcze Launchera, to w filmiku 176 dowiesz się, skąd pobrać, jak zainstalować Launcher non-premium. Potem wróć do filmiku 122 i zainstaluj Forge'a na wersję 1.6.4. I uwaga, w filmiku 122 ja instaluję Forge'a z końcówką 916, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku wersję z końcówką 965. Ostatnią rzeczą do zrobienia przed instalacją jest coś takiego, że wchodzimy do folderu %appdata% przez roaming. Tam znajdujemy folder .minecraft i ten folder kopiujemy sobie gdzieś, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. To teraz instalujemy. Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy beer mod do folderu mods. O tak. Jest przerzucony, zainstalowane. Zamykamy i wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa. Oczywiście musimy swoje odczytać. Jak macie szybsze komputery, to szybciej trwa. U mnie niestety tak sobie średnio długo. Mam Forge'a z końcówką 965. Klikam play i znowu czekamy. I czekamy, i czekamy. I jeszcze troszkę. No i zaraz będzie. No dalej. No dzięki. Wchodzimy do moc i szukamy beer mod. Jest beer mod. Gotowe. Tryb jednoosobowy, wchodzimy i gramy w wybranym świecie. No i nam się pojawia świat. Klikamy na E jak ekwipunek i patrzymy, co nam tutaj doszło. Doszło nam piwo, kufel, wino, wódka, nasiona maltu i malt, cokolwiek to jest, i grape, czyli winogrona,
Watermelon Liquor, czyli sok z melona, manzana, nie wiem co to jest, powiem szczerze, ale coś, jakiś alkohol chyba, i był, nie wiem jak to się czyta. Tutaj nam doszedł destiller, to sobie weźmiemy, zaraz zobaczymy jak się kraftuje. Tutaj plant grape, też sobie weźmiemy. I jeszcze nam doszły, nie wiem co tutaj jest, nie widać, barel. Barele są z różnych drewienek, weźmiemy sobie podstawowe. I to jest chyba wszystko, co jest nam potrzebne. No trochę będzie nam potrzebnych jeszcze butelek. Butelki. Tu są puste butelki. I czego nam jeszcze będzie trochę potrzebne? Będzie nam potrzebne to. I będzie nam potrzebne to. I to. Zaraz zobaczymy, jak to się oczywiście wszystko kraftuje. I jeszcze nam będą potrzebne ziemniaki. Okej. Dobrze, to teraz sprawdźmy, jak się kraftuje barel. Barel się kraftuje w ten sposób, że trzymam nad tym strzałkę i klikam R. I drewienkę, znaczy dębowe deski, sztabkę żelaza i dębowe deski. A barel birch to samo tylko z brzozowych, a barel lutzprus to samo tylko ze świerkowych desek i tutaj wooden jungle, czyli z desek z tropikalnego drzewa. Ok, co następne jest? Jest plant grape. To się z patyków robi takie coś i na tym rosną winogrona i destiller. Deski, wszystko jedno jakie, diament jeden i sztabka żelaza. Także nie jest to drogie. Ten kufel, trzy kufle się robi z szyb. O, proszę. Trzy kufle z szyb i to już chyba jest wszystko, co jest nam potrzebne. Zasadzimy sobie winogrona. Tu rośnie. Tu stawiamy. Tu rośnie. Tu stawiamy. Ok. Mamy winogrona gdzieś tutaj. Pewnie na świecie się znajdą winogrona. I to trzeba stanąć jakoś tak dokładnie naprzeciwko. I tak się je wiesza jak kakao. I one sobie tak właśnie rosną jak kakao. Tylko trzeba jakoś tak stanąć na wprost bardzo. No tak, już tam nie będę wieszać, żeby czasu nie zajmować. Tutaj mamy destiller i mamy barel. Barel robi nam piwo. Wsadzamy tutaj kufle i piwo robimy z maltu właśnie. I nam się robi piwo. Smyk, smyk, smyk i się robi. A z kolei destiller robi nam wino lub wódkę. To może weźmy jeszcze jeden destiller. Ok. I sobie postawmy tutaj. Ok. Wsadzamy tutaj butelki, tutaj ziemniaki i tu się będzie robiła wódka. A wsadzamy tutaj winogrona. Aha, butelek za dużo. Dawaj butelkę. Nie tutaj, tutaj butelki, tu winogrona i się będzie robiło wino. Także teraz musimy trochę poczekać. Niestety, ale piwo nam się zrobiło. No to zobaczcie teraz, co się dzieje, jak się wypije piwo. I z tego właśnie jest bardzo prosty wniosek. Nie pij piwa przed jechaniem samochodem. Proszę. Jedno piwo. I jakie efekty. A zobaczcie tutaj w lewym górnym narożniku, jak wygląda twarz zielona i co jeszcze się dzieje tam. I jeszcze życia ubywa. Także jak widzicie, kufel nie został zużyty, więc można go tutaj odstawić. Czy to już się zrobiło? O, za moment się zrobi. O, i mamy wódkę. A tu mamy... Jeszcze nie, jeszcze chwilka. No dobrze, to wypijmy wódkę. Po wódce dostajemy przyspieszenia, jeżeli chodzi o pracę. Proszę bardzo, jak szybko machamy łopatką.
prostu jesteśmy pobudzeni do tego stopnia, że chce nam się pracować. To jest jak efekt, jak się wypije jedną wódkę. Oczywiście też już nie można jechać wtedy samochodem. Jak się wypije drugą... Dobra, weźmy sobie trochę wina i trochę wódki. Jak się wypije jedną po drugiej... Czyli tak, po pierwszej efekt jest, że mamy przyspieszenie, ale to już jest druga, więc już jest mi niedobrze. Już nie mogę. A jak jeszcze wypiję trzecią, to już długo, długo, długo nie będę mogła nic zrobić, a cały czas mam przyspieszenie, jeżeli chodzi o pracę. Cały czas jestem pobudzona robotniczo, że tak powiem. No ale trudno, trudno cokolwiek tutaj zdziałać. Więc oczywiście nie pijcie wódki. Bo jak widzicie, nie jest to żadna przyjemność. Ile jeszcze? O matko, jeszcze 33 sekundy. Chyba za dużo wypiłam tego. Nie mogę teraz pokazać efektu. No a tutaj się robi, tutaj rosną. Jak widzicie, winogrona rosną, jak się je puknie. Jak się trafi oczywiście. O, to wypadają nasionka. I teraz w tym stanie spróbujmy powiesić. No nie da się. Ha. O, skończyło się akurat. No, także tak właśnie takie są efekty picia wódki. I butelki oczywiście nie niszczą się. No i teraz spróbujmy jeszcze wino. Wypić. Po jednym winie dostajemy przyspieszenia. Po prostu nas nosi. A po drugim... Po drugim dalej nas nosi. A po trzecim... Jeszcze dalej. Czyli jakby picie wina niczym nie skutkuje. Dziwne, dziwne. Chyba, że jeszcze weźmiemy następne wino. Nie wódkę, wino. Wino, gdzie jest? Tu. O, tutaj dostaliśmy. Już mamy jakieś efekty. I to dosyć spore. A, bo ja wódkę wypiłam, o matko. O matko, o matko. Wino z wódką to już w ogóle. I przyspieszenie, i... No zaraz tutaj po prostu nie mogę już na to patrzeć. Jakie są efekty? Więc po prostu unikajcie tego. Jak chcecie przyspieszenia, to faktycznie jedna buteleczka wina. Jak potrzebujecie uciekać przed stworami czy coś takiego. A tu co się stało? Takie aż ciemne się zrobiło? Okej, okay, dobra. Czyli jak widzicie, mod działa, efekty działają, zatem ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki, co jeszcze chcecie zobaczyć. Oczywiście oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na nowego bloga, wchodźcie na aniapg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Żegnam się z wami butelką. Pa, pa, pa. Thank you.